recto y te lo tiro. Mira para la recta en un bandolero. Ya se te caigo, yo pa' que excusa del alcohol. Pero no sono santo, en ti faccio pregare. Se chiama il corizo d'angelo, yo sono reali. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na naszym kanale. Ja dzisiaj indywidualnie przejmuję stery, ponieważ jednak siew marchewki jest czynnością złożoną, także my pracujemy w trójkę razem z tatą, czyli ja, Werka i tatuś. O, zaraz sobie właśnie odwrócę. Tam w oddali jest nasz tatuś. Ja z tyłu mam oczywiście agregat. Werka działa nam na innej działce, także nie zdążyła jeszcze dojechać, bo wiadomo, siew wykonuje się troszkę wolniej niż agregatowanie, czy też właśnie redliny, także jej schodzi najdłużej. I co jeszcze? W kwestii nawożenia to skupimy się troszkę później, może właśnie wsiądę do Werki gościnnie do niej. O, właśnie, ktoś jest ze mną. Aby właśnie opowiedzieć Wam o nawożeniu, bo nawożenie w tym roku jest nieco inne, takie specjalistyczne. A jeszcze w kwestii czegoś takiego nowego, to tutaj mam w wiaderku nasiona. Nasiona w sumie nie są nowością, ale nowością jest to, że w tym roku sobie zaprawiłyśmy nasiona. To jest taka specjalna zaprawa, zobaczcie. Ona jest taka sypka, także wystarczy odpowiednią jej ilość, dawkę wsypać sobie do nasion i wymieszać. Ona bardzo ładnie się z tym łączy, także my nasionka mamy w takich ala pakietach, więc aby ładnie to rozprowadzić, wsypaliśmy to razem z tatą do wiadra. Później Werka sobie z takiego wiadereczka przesypuje to do siewniczków, do pojemników. No i wszystko ładnie nam wysiewa. I ja już ruszyłam, bo wiadomo, na polu się nie stoi, na polu się pracuje. Mam nadzieję, że mi Jakub nie narobię kierując i również nagrywając. Także wracając do tematu, tatuś sobie pracuje z redliniarką i wczoraj zjechał do nas obciążnik z firmy Metal Plast. W końcu przyjechał do nas obciążnik, ten wymarzony, którego nam naprawdę brakowało. I muszę przyznać, że z tym obciążnikiem Fendt nabrał takiego pazura, można by nawet rzec, takiego bardziej agresywnego wyglądu. Także ogólnie z danej realizacji jesteśmy bardzo zadowolone. Obciążnik naprawdę przyjechał praktycznie z dnia na dzień, zaraz po zamówieniu, także ogólnie w danej firmie obciążniki, jak widać, są dostępne od ręki, w kolorach i tak dalej, odpowiednim tonażu, nawet do 2,5 tony. Nasz obciążnik ma wagę 1200 kg, ale mówię, są również większe w zależności od potrzeb. Jest on metalowy, w środku jest zalany betonem. Co tam jeszcze? Ogólnie firma nie zajmuje się tylko wykonywaniem danych balastów, ale również osprzętu do ładowarek, ładowaczy. Także tutaj asortyment oni mają szeroki, więc jeżeli Wy również chcecie swoje ciągniki wyposażyć w takie ozdóbki, to naprawdę ja jestem naprawdę mega zadowolona na filmie. Zobaczycie, jak to wygląda. No i właśnie nawet mam z drugiej strony, patrzcie.
Rewelacja, pięknie wygląda. Racji tego, że tato jest już blisko, naprawdę blisko tego wymoku, można powiedzieć, to opuściłam agregat i lecimy tutaj jeszcze raz, już po raz trzeci, aby to wyglądało jeszcze lepiej, a redlinki się kręcą, pięknie się słoneczko od nich odbija i wspomniany obciążnik. Patrzcie, jak się prezentuje. Na pewno nie tak jak ja w tym błocie. I siedzę. Ogólnie to zawsze widzę sporo zapytań do nas na PRIF i tak dalej. Kwestii warzyw, czyli tych, co uprawiamy, buraka ćwikowego oraz marki. Także jestem ciekawa, ile osób oglądających faktycznie uprawia lub przymierza się. Dawajcie znać. Jak tam wasze walki w sezonie, bo słyszałam, że już nawet tydzień, półtorej temu, o, siedzę znowu, że były już takie siewy u was dokonywane. O Boże. I my jesteśmy już po kilku ładnych dniach, nawet tutaj już na... Chyba po tygodniu nawet. Coś takiego. Tak, nawet został już wykonany tutaj zabieg na marchew. U nas jest w ogóle tak rodzinnie, musicie to ogarnąć. Od tam gdzieś ogonek wystaje, a tutaj jeszcze pszeniczką sobie... Kałdzi leci. Jesteśmy tutaj, aby odnieść się do tego, co wspominałam wcześniej, a mianowicie do nawożenia oraz tego, co było tutaj wykonywane na marchewce. O właśnie, patrzcie, patrzcie, Boziu, nasze skarby. Siema, Toadie. To jest naprawdę duet niebanalny, idealny. A mianowicie, tutaj na marchewkę miałyśmy sypany nawóz z firmy Timac Agro. Było to oczywiście Sulfamo 30N Proces. Dawkowanie tutaj pod marchew jest dedykowane między 200 a 400 kg na hektar. Także ogólnie w kwestii tego nawożenia, no to muszę przyznać, że jest to nawóz azotowy z dodatkiem siarki, magnezu, no i oczywiście wapnia, ale nie takiego zwykłego, który jest wysoko reaktywny. Poza tym też ten azot uwalnia się w zależności od potrzeb rośliny. Ogólnie to rylina jest bardzo mokra. To jest widoczne. Więc powinno szybko powschodzić. Może z wierzchu mamy piękne słońce. Nie widać tej wilgoci, ale naprawdę werka się grzebnęła jakieś 2 cm w głąb i ewidentnie widzimy tą wilgoć. Jest, uważam, to bardzo dobry nawóz. Wiecie, jeszcze to jest u nas w fazie testowej, ale uważam, że w kwestii tego, co tutaj producent zaleca, no to naprawdę ciekawie się to zapowiada, ponieważ same azotany, bardzo często o tym wspominam i jeszcze raz się powtórzę, azotany, metale ciężkie są bardzo... Jest to bardzo ciekawy wskaźnik w kwestii zdrowotności oraz samej jakości warzyw. Bo tak naprawdę cała chemia, która jest zawarta w warzywach, to są właśnie metale ciężkie oraz azotany. Potwierdzasz, Wera? Dokładnie. Potwierdzam. Tak, Werka się potwierdza razem potwierdza z się. Potwierdza się. Więc tak naprawdę tutaj dzięki takiemu nawożeniu ograniczamy wspomniane wcześniej azotany oraz metale ciężkie. Były robione u nas oczywiście próby glebowe, takie dokładne, ogrodnicze. Robimy to oczywiście co roku pod warzywa obowiązkowo, aby jednak mieć taki spersonalizowany plan nawożenia
odnośnie warzyw. Jaka skoczna serenka, tak? Jezu. Ty też leci. O Jezu. Bliziutko mamy marchew. Młotku. Boże, co oni robią? Wyścig. Jak to śmiesznie wygląda. No co tu się będzie działo? Wydaje mi się, że już wszystko zostało powiedziane. Jak jakieś pytania będziecie mieli, to oczywiście na dole. A tymczasem... kończymy odcinek. Było nam bardzo miło. Mam nadzieję, że... mamy nadzieję, że dostaliście do końca. I co? I film wam się podobał. O, to też. I co? Subskrybujcie nasz kanał. Komentujcie, lajkujcie. Klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco, a my się już z wami żegnamy. Do następnego. Cześć. Odcinka na naszym kanale. I Nikuś daj buziaczka. Pa, pa. Tylko Rudy się został, bo Rudy jest... wredny.